Halo, witajcie, tu znowu Ryfek. Witam was w końcu w Q&A, które obiecałem dawno temu, z 4 miesiące temu prawdopodobnie. Ale w końcu je sobie robimy, także wy będziecie widzieć tło w postaci jakichś tam moich ostatnich gier po prostu w Rocket League. Nagrałem sobie Rocket League, bo myślałem, że to może być dobre tło, bardzo lubię grać w Rocket League i często to używam jako tło. No natomiast ja zacznę odpowiadać po prostu na wasze pytania, które zostawiliście pod filmikami sprzed 4 miesięcy, jednym oraz jednym sprzed chyba 3 tygodni, jakoś coś w tym stylu. Tych pytań nie powinno być jakoś specjalnie dużo, także wątpię, żeby to Q&A było tak długie jak ostatnie, które chyba miało z pół godziny. Także zanim w ogóle zaczniemy, podstawowe pytania, żeby one się nie powtarzały, żebym na nie nie musiał odpowiadać. Łukasz, nazwisko Rywka, wszystko jest na grupie tak w ogóle facebookowej, wszystko mi widać. Lat 19, urodzony 4 lipca. Tyle z podstawowych informacji, więcej wiedzieć nie musicie, nie raczej. A ja już przechodzę do pytań, które mi zadawaliście. Tak, niektóre będą głupie po prostu, także się nie dziwcie. Pytanie pierwsze, użytkownika DNAikon przez 4 miesięcy. Na ile potrafi z matematyki? Testowo objętość kuli stożka, walca, pole całkowite, ostrosłupa, sześcianogram, powtórka do matury. To jeszcze byłem przed maturą, ale tak jak sam już odpisałem, to jest raczej powtórka dla egzaminu szóstoklasisty, także nie ma co gadać. Kolejne pytanie od użytkowniczki, bądź użytkownika Dupacak. Dziwny w ogóle nick. W jakim województwie mieszkasz? W województwie łódzkim, od razu też odpowiem, że mieszkam w Skierniewicach. Takie małe miasto między Łodzią a Warszawą. Masz jakieś zwierzę? Nie, nie mam żadnego zwierzęcia. Chyba tak się mówi, niestety, a bardzo lubię psy. Kiedyś miałem królika, nazywaliśmy ją siostrą Tusia. Co jeszcze miałem? Chyba miałem kota, ale już byłem tak mały, że nie pamiętam nawet go. Ale Tusię pamiętam bardzo dobrze, mojego kotka miałem. Dobrze, kolejne pytanie od użytkowniczki QDev. Czy masz zamiar nagrać Isaaca tak na 100%? W sensie, że wszystko odblokować i wszystkie achievementy zrobić? Nie wiem, wątpię szczerze. Możliwe, że po prostu wgram save'a 100%, bo ja nie lubię po prostu dużo rzeczy w Isaacu. Nie lubię grać grid moda, bardzo nie lubię grać grid moda. Nie lubię grać samym gridem. Wiem, że go nigdy nie pokazywałem na odcinku, ale nie lubię nim po prostu grać. Także sam nie wiem, prawdopodobnie nie będę nagrywał Isaaca na 100% i to jest odpowiedź na to pytanie. Kolejne pytanie od małego świstaka. Czy nagrasz więcej Isaaca, please? Isaac oczywiście wróci, gdy wyjdzie Afterbirth Plus, a jak na razie Isaac nadal zostaje serią weekendową. A i w ogóle zapomniałem powiedzieć na samym początku, że w weekend nie będzie odcinków teraz, bo wyjeżdżam do siostry. Tak na spontanie trochę wyjazd. Także no, teraz się dowiedzieliście. Kolejne pytanie od DP Fresh. Zrobisz po maturach jakąś serię z widzami i czy nagrasz coś z Wiśnią? O, to było pytanie sprzed 4 miesięcy, także już odcinek z Wiśnią mamy oczywiście nagrany, natomiast czy z widzami jakąś serię, to jest mega trudne do zrobienia. Nagram, przypuśćmy, z 5 widzami coś, to kolejne 100 mnie będzie pytało o to, abym z nimi coś nagrał. Także szczerze wątpię, seria z widzami to nie jest dobra rzecz. Maniak gier. Czy pokażesz swoją twarz? Tak właśnie ją pokazuję, właśnie ją widzicie sobie tutaj. Q&A od Denis Frania. Od kiedy znasz Grubego, skąd się znacie? Jakby ktoś nie wiedział z nowszych widzów, Gruby to jest mój przyjaciel, z którym nagrywałem praktycznie każdy odcinek z Lola, bo mam serię z Lola nawet na kanale, o której dużo osób o tym nie wie. Odcinek z Rocket League albo dwa nawet i tam kilkanaście odcinków z CS-a, praktycznie wszystkie były nagrane z Grubym. Gruby to mój dobry przyjaciel, którego poznałem od urodzenia, chyba go znałem, także jesteśmy po prostu z jednej kamienicy i od dzieciaka się znaliśmy. Czy będziesz... O, pytanie od Paweł Pol. Teraz mam wszystko na YouTubie, także widzę wasze niki. Czy będziesz grał w Don't Starve Together z widzami? To jak już mówiłem, seria z widzami to jest zły pomysł jak dla mnie. Mega trudno coś takiego, bo ogarnąć... mówię, czasami zaakceptuję zaproszenie do gry w CS, ale to się mega rzadko zdarza i losowo, także nie pytajcie o to, proszę. Czy masz jakieś zwierzę? To kolejne pytanie takie same. O Jezu, 3 pytania, jakie mam zwierzę. XD, chyba tak się powinno czytać. Pytanie, będzie przez EN seria z Minecraft? Nie wiem, może, kiedyś wątpię. Bardzo wątpię. Na 95% nie, ale 5% jest, bo Minecrafta bardzo lubię ogólnie jako grę. Uważam, że jest bardzo fajną grą i nigdy go nie skreślam. Jeśli będę grał, to prawdopodobnie sam albo z jakimś kumplem, wątpię, żebym nagrywał, ale no mówię, może w przyszłości, ale
nie trzymajcie mnie za słowo. Master Matt I. Pytanie. Nagrasz coś z innymi youtuberami? To jest właśnie trudne pytanie. Ja nie wiem. Ja nie mam żadnych kontaktów. Nie znam żadnych innych youtuberów. Jedynie Wiśnie teraz trochę znam. Nagraliśmy razem odcinek. Może w przyszłości nagramy jeszcze jeden. Ale innych youtuberów w ogóle nie znam. I to jest właśnie problem, że muszę ich po prostu poznać, żeby ich zaprosić do nagrywania wspólnego. Nie wiem, czy to się uda. Fajnie by było, ale jakoś nie wiem. Do tego nie lecę tak szybko. Pytanie od Bartek Blow. Dużo bardzo komentujesz, Bartku, się bardzo kojarzę. Pytanie, czy twój awatar na YouTube jest z tobą od początku? Nie, awatar na YouTube nie jest ze mną od początku. Prawdopodobnie żaden z was nie wie, jakiego miałem awatara przed aktualnym. Bo aktualny awatar zmieniłem, znaczy awatar stary zmieniłem na aktualny, gdy miałem chyba widzów z 8. Także w tych 8 widzach jest moja dziewczyna i dwóch moich znajomych, także 5 osób może widziało mój awatar przed zmianą na tego Isaaca z blond włosami z Dragon Balla. Miałem po prostu Vegetę. Vegetę również z Dragon Balla na awatarze przed tym, jak miałem tego Isaaca. Czy nagrasz CS z widzami? Oczywiście już o tym mówiłem. Fioletowy pyta, czy będziesz nagrywać The Binding of Isaac Afterbirth Plus? Oczywiście, jak wyjdzie. Oczywiście będę nagrywał, o tym już wiele razy mówiłem. Boże, się takie pytania, ale nie będę nawet czytał. CSGO z widzami, oczywiście już mówiłem. Dawid Dubnicki, czy wygrasz Seven Sins mod do Isaaca? O, mody to są w ogóle jakieś inne, inna sprawa. I nie wiem, czy będę wygrywał w ogóle jakiekolwiek mody jeszcze do Isaaca, bo tak szczerze mówiąc, wygrałem tego Heretika, on przez parę odcinków był fajny dosyć. Natomiast po paru odcinkach zrobił mi się dosyć nieciekawy, bo on po prostu nie fair. Heretik nie był dobrze zbalansowany, jak jeżeli chodzi o grę, to mi się bardzo nie podobało. I może przez to, że włączyłem tego Heretika, jeszcze bardziej mi się odechciało grać w Isaaca. Także nie wiem, jak z modami będzie, nie mówię tak. Karol Magalski. Cześć Ryfek, czy będzie seria z gry Enter the Gungeon? Może, bardzo dużo osób w ogóle o to pyta. Enter the Gungeon. Ja widziałem tą grę u Northern Liona. To jest taki kanadyjski youtuber, dosyć znany ogólnie. Ale nie wiem, jeszcze nie widziałem gry. Może ogarnę, może nagramy, może się okaże bardzo fajną grą. Bo to jest chyba taki Isaacowa gra, tylko że strzelamy z pistoletów. Także nie wiem, fajnie to brzmi. Obczajmy, może w przyszłości nagram. Sądzę, że nawet to jest bardzo prawdopodobne. Animatorka, bardzo ma dziwne pytanie. Wolisz gofry czy sernik? Wolę gofry, ale sernik również bym sobie zjadł. Trax.pl pyta, ile masz wzrostu? Wzrostu mam 185 cm. Co byś zrobił, gdyby twój fan wygrał w lotto i całą nagrodę przekazał tobie? Na pewno nie wziąłbym całej nagrody od niego, bo to byłoby dla mnie głupie i bym się z tym bardzo źle czuł i nie potrafię powiedzieć, co bym w takiej sytuacji zrobił. Dziwne pytanie ogólnie. Pytanie, jak zaczęła się twoja przygoda z YouTube? Nie wiem, jak na to powiedzieć, jak na to pytanie odpowiedzieć w ogóle. Jak zaczęła się przygoda, możecie zobaczyć na moich pierwszych filmikach, bo one są wrzucone na kanale, nadal są. Znaczy, nie widać wszystkich filmików, ale sądzę, że całe to pytanie to jest taki, wiecie, temat na jakiegoś mini vloga, może coś w tym stylu. Fajnie by było coś ogólnie takiego nagrać. Na przykład na weekendzie, teraz jak mnie nie będzie. Nie wiem, sam zobaczę. Ale mówię, to jest takie zbyt skomplikowane pytanie, żeby odpowiedzieć na nie dosyć krótko. Kolejne pytanie od Traxapel. Jesteś pesymistą czy optymistą? Sądzę, że jestem bardziej optymistą i moi znajomi to by potwierdzili. Pytanie, czy będą jakieś inne serie? No to oczywiście bardzo proste pytanie. Jasne, że będą. Czy będzie powrót do Terrarii? Pytanie było zadane jeszcze zanim serię z Terrarii zacząłem, także już oczywiście powrót do Terrarii był i następny nie wiem, czy będzie w ogóle. Prawdopodobnie będę czekał na Terraria Overworld, to od razu odpowiem na jakieś takie, wiecie, pytanie związane. Zurro pyta, czy masz rodzeństwo oprócz znanej nam siostry? Poza tym Ryfciu nie rozpaczaj, zdasz. To oczywiście było przed maturami wszystko, zdałem bardzo dobrze. I czy rodzeństwa mam oprócz siostry? Nie, nie mam rodzeństwa. W sensie rodzonych sióstr ani braci nie mam, natomiast mam 3 kuzynki i 2 braci ciotecznych. Także zawsze trochę nas było, ale rodzona mam tylko jedną moją kochaną siostrę. Dlaczego jesteś taki zajebisty? Śmieszne pytania. Jak się nazywasz? Oczywiście odpowiadałem.
Dawid Błoński. A, to kolejne pytanie z Terrarii, także nie będę odpowiadał, prawdopodobnie tutaj to wytnę. Wishi pyta, czy będzie kamerka? Nie, raczej nie. Kamerki raczej na odcinkach nie będzie. Jedynie na tą planowaną w przyszłości serię z Penumbry planuję dać kamerkę, natomiast ogólnie nie wydaje mi się, żeby kamerka była potrzebna. Ja poza tym nie lubię się pokazywać jakoś specjalnie, nie wiem. Cenię sobie bardzo moją prywatność i nie lubię pokazywać się na każdym filmiku. Nie widzę w ogóle sensu za bardzo. W niektórych seriach, na przykład taki Hearthstone, to jest dobre miejsce na danie kamerki. Takie właśnie gry horror typu Penumbra, Amnezja, jakaś taka nowa gra jeszcze wyszła. No nieważne, ale wszystkie takie właśnie gry horrory, to są gry, w których mógłbym dać kamerkę, natomiast raczej ogólnie nie będę jej dawał po prostu. Maciej Soliński pyta, co robisz po maturze? Już mogę odpowiedzieć, co zrobiłem, bo jest już 4 miesiące od zadania tego pytania, nie zrobiłem praktycznie nic. Pracowałem trochę, bardzo krótko, a tak to się obijam po prostu bez tymleniem. Niestety. Trudno się mówi. Maciej Edward Starszuk pyta, co zamierzasz robić przy dużej liczbie widzów? Nie wiem. Chyba to samo. No, nie za bardzo. Wiem, jak miałaby wpłynąć większa ilość widzów na to, co robię aktualnie na kanale. Większa ilość widzów prawdopodobnie trochę by zwiększyła moje zarobki. Jakbym na tym mógł się utrzymać, bym z tego bardzo szczęśliwy, natomiast nie wiem, czy cokolwiek by się zmieniło. Jak na razie dostaję około 40 paru dolarów miesięcznie, to jest tyle, że mogę sobie kupić 4 twistery w KFC na przykład miesięcznie. Zawsze to coś, bardzo się z tego cieszę ogólnie. Ale mówię, to nie jest duża kasa. Jakie 4 twistery, znacznie więcej, jak głupoty gadam. No mówię, to nie jest duża kasa. Jedyne, co by właśnie się zmieniło z większą ilością widzów, to, żebym miał kasę i prawdopodobnie więcej kasy na jakieś gry. Bo nie zawsze mnie stać na gry, w które chciałbym nagrać, niestety. Na przykład takie Darkest Dungeon. Nie stać mnie po prostu na to i no, nie mogę sobie kupić. Trochę słabo. Żywczyń. Przez bardzo dużo Y-ków. Pokażesz swój pokój? Nie wiem, może. Takie 50-50. Nie mówię, że nie mógłbym teraz pokazać, jakbym nie miał takiego syfu. Na razie tylko widzicie moją tablicę korkową, która jest tam. Widzicie obraz z puzli, który układałem z siostrą bardzo dawno temu. I moją szafę z zarąbistą czapką kapitana, którą dostałem na urodziny całkiem niedawno. Tube, jak ty zaiście grasz? Chyba, jak zajebiście grasz, no to nie ma co odpowiadać. Nikodem Szychulski pyta, czy nagrasz FNAF-a? Nie, nie nagram, nie lubię tej gry, nie wiem co w niej jest takiego. Halo, zabrakło mi miejsca na moim telefonie, bo nagrywam to wszystko telefonem teraz. Oj, się trzęsę bardzo mocno. Zabrakło mi po prostu miejsca i muszę na nowo nagrywać. Także wracamy do ostatniego pytania, czyli czy nagram FNAF-a, to chyba było to ostatnie pytanie. Nie, nie lubię tej gry, nie przepadam za nią, nie uważam, żeby była jakaś specjalna i nie nagram jej po prostu i tyle. Kolejne pytanie od Nikodema, czy lubisz swoich widzów? Głupie pytanie, jasne, że lubię większość, serio, bardzo mało jest widzów, których poblokowałem. Nie wiem, na 10 tysięcy widzów mam chyba zablokowanych 20 osób na kanale. Takich bardzo niemiłych, ogólnie bardzo nieprzyjemnych osobników. Aż się dziwię, że tak mało tego hejtu się pojawia wokół mnie. Myślałem, że tego będzie trochę więcej, ale tylko tak naprawdę się cieszyć. Także ja się bardzo cieszę. Wszystkich widzów moich bardzo lubię. Z jakiego miejsca z Polski jesteś? To już oczywiście mówiłem. Adrian Jaroszewski. Skoro skończyłeś nagrywać Terrarię, co powiesz, żeby nagrać po przerwie Terra Space? Nie znam, nie wiem co to jest. Także raczej nie nagram, bo nie wiem co to jest. Pierwszy raz słyszę. Stary hater. O, to jest widz, który też dużo komentuje u nas. Bardzo dużo pytań zadał. Strasznie dużo, także, ale fajnie. Będziemy mieć na co odpowiadać. Przepraszam za to. Czy chciałbyś zarabiać takie na przykład Blowek Stew? Nie za bardzo ich znam, wiem tylko, że są dużymi youtuberami i głupie pytanie, jasne, chciałbym zarabiać jak oni, chcieli zarabiać więcej. Czemu nie chciałbym zarabiać więcej, sam nie wiem, także jasne. Czy nagrasz kiedyś horrorki? Prawdopodobnie, tą Penumbrę planuję, tylko muszę to ogarnąć bardzo, bo tej kamerki w końcu nowej nie mam, bo impreza mnie trochę bardziej... Więcej wyszła niż myślałem, także nie mam kasy na kamerkę, ale zobaczymy, coś wymyślę. Jakie dwa gatunki gier lubisz? Lubię gry dobre po prostu.
Natomiast ulubionymi to są takie simy strategie, czyli gry pokroju Rimworld albo Europa Universalis 4 na przykład, jedna z moich ulubionych gier, oraz RPG. Po prostu bardzo lubię grać w RPG, ale w RPG no, nie lubię nagrywać. To są gry, w które lubię grać samemu. Nagrasz kiedyś z kamerką, właśnie nagrywam, a już o kamerce mówiłem. Jakim uczniem byłeś w szkole podstawowej i gimnazjum? Ciekawe pytanie. Ogólnie, teraz już mam skończone liceum za sobą. I uczniem byłem coraz gorszym, tyle można powiedzieć. Szkoła podstawowa, miałem mega dobre oceny. Pamiętam, że chyba średnie potrafiłem mieć po 5,8 nawet. W tam, nie wiem, czwartej klasie chyba, bo wtedy takie średnie już były, wcześniej to były oceny doskonałe, coś w tym stylu, nie było szóstek i tak dalej. Także w podstawówce byłem bardzo dobrym uczniem, ale mówię, co roku coraz gorsze oceny miałem. 5,8, 5,6 średnia, przypuśćmy 5,4 na koniec podstawówki, coś w tym stylu. I tak to było świetne, także jak dla mnie, no mówię, byłem coraz gorszym, natomiast nadal bardzo dobrym uczniem. Nawet pamiętam, że w czwartej klasie podstawówki wygrałem kangura matematycznego i pojechałem za darmo do Danii, do Legolandu, zobaczyć safari. Bardzo dobre z tego mam wspomnienia, także opłaca się uczyć, tyle wam mogę powiedzieć. W gimnazjum to już była masakra, w sensie masakra, spadnięcie na 4,3 średnią, a w liceum na 3,9. Chyba z 3,9 średnią skończyłem liceum, coś w tym stylu, prawie 4,0. Nadal to nie jest zły wynik, to jest dobry wynik jak dla mnie. Natomiast mówię, z 5,8 spaść na 3,9 to bardzo duży spadek, natomiast i tak miałem bardzo dobre wyniki z matur, także nie oceny zawsze świadczą o byciu dobrym uczniem, a też nic nie rozrabiałem w szkole, więc uważam się za dobrego ucznia. Czy na tym kanale będą kiedyś vlogi? Może. Chciałbym, ale nie lubię swojej twarzy pokazywać. To jest bardzo wielki problem i nie mam za bardzo czym nagrywać, bo ta moja kamerka w smartfonie nadaje się do takich filmików jak te, gdzie ja siedzę po prostu sobie, wy mi widzicie w małym oknie i no mówię, do tego to się nadaje. Do pokazywania się całego, no nie wiem, zobaczymy, może tematów na vlogi trochę mam, chciałbym kiedyś nagrywać, ale no mówię, trochę się wstydzę. Co myślisz o dramie z Atorem? Nie przejmuję się tym, to nie moja sprawa, także nie będę tego komentował. To mówię, 4 miesiące temu były zadane te pytania, także one niektóre są dzisiaj stare i się wydają jak w ogóle oderwane z tematu. Czy jesteś katolikiem? Jestem, można to tak nazwać, ale w religię się nie będę zagłębiał. Możliwe, że też również temat na jakiegoś innego vloga. Jak sądzisz, gdy będziesz miał na przykład 20 tysięcy widzów, zorganizujesz jakieś spotkanie z widzami? To jest częste pytanie w ogóle, które się pojawia. Mamy już 10 tysięcy widzów, czyli jestem w ogóle mega zadowolony. I dużo osób się pytało, czy będą jakieś spotkania. Ja w przeciągu miesiąca będę się przeprowadzał do Łodzi, także w Łodzi znacznie łatwiej się spotkać z widzami jak w Skierniewicach, znacznie mniejsze miasto. I no nie wiem, jak się znajdzie tam grupa kilkunastu, kilkudziesięciu, może nawet osób, to z chęcią się spotkam. Wiem, że większość z was będzie dzieciakami, nie bójmy się na to tak mówić, ale to nic złego, po prostu się możemy spotkać, pogadać, nie wiem, jakąś pizzę zjeść, coś w tym stylu, nie wiem. Jak dla mnie spoko pomysł, ja się z chęcią mogę spotkać. Za miesiąc, jak już będę w tej Łodzi mieszkał, pomyślimy o tym. Nagrasz kiedyś zajadka z wiśnią, oczywiście. Pytanie już odpowiedziane. Skąd pomysł na nick Ryfek? Nazwisko Ryfka, ksywka moja Ryfek. Ryfek, Ryfcio, Ryfciu. Tak na mnie często wołają także. Stąd po prostu pomysł na ksywę. Będą jakieś streamy? Nie wiem, trudno to mi teraz, strasznie, wiecie, serio. Myślałem, że częściej będą te streamy, a się okazuje, że ich praktycznie w ogóle nie ma. Może jakoś w następnym tygodniu zrobimy, z okazji tych 10 tysięcy widzów. Fajnie by było, jak znajdę jakiś czas to i nie zapomnę, to z chęcią nagram. Czy lubisz anim? Tak, lubię anim. Aktualnie oglądam razem z dziewczyną Naruto. Jesteśmy już na jakimś 20 odcinku Shippudena. Kiedyś oglądałem sam. I bardzo lubię anim. Sam też oglądam teraz Dragon Balla Super. Zmienisz swoją profilówkę na YouTube, bo na twoim kanale już nie tylko Isaac jest. Prawdopodobnie, ale na razie niech będzie to. Jakie masz serie w planie? To już raczej pytanie na coś innego. Pytanie od Antoniego Staszaka. Czy masz dziewczynę? Odpowiedź brzmi tak, o czym często mówiłem zresztą. W sensie mówiłem o tym, że coś robię z dziewczyną na przykład. Także dziewczynę mam. To bardzo długo już.
XWoju zadał pytanie, czy po maturach będziesz prowadził serię z CSGO z widzami. Boże, powinienem przejść te pytania całe, zanim je będę zadawał. Oskar Sumiński, nagrałbyś serię z gry Team Fortress 2? O, to też się strasznie dużo osób pyta. Nie, nie nagram prawdopodobnie nic z Team Fortress, bo no nie wiem, nie przypadam za tą grą po prostu, także prawdopodobnie nie będę nagrywał nic z Team Fortress. Exakill pyta. Pytania do motoryzacji. Jaki masz samochód? Posiadam, znaczy ja posiadam, rodzice posiadają. Renault Captur z silnikiem 0.9. Masakra, masakra po prostu. Nie lubię tego samochodu, ale nie jest najgorszy. Jakbyś miał nieograniczoną ilość pieniędzy, jaki byś kupił samochód? Sam nie wiem, ale zawsze lubiłem Hyundai Coupe. To są tanie samochody, nie potrzebuję tam do masy kasy, ale Hyundai Coupe wersja trzecia i dalsze Genesis Coupe to są takie auta, które mi się bardzo podobają. W przyszłości bardzo bym je chciał posiadać, z samej chęci posiadania, serio, bo to nie jest auto ekonomiczne ani jakieś bardzo przydatne. Jaka jest twoja ulubiona marka samochodowa? Nie wiem, Audi bardzo lubię i Hyundai. Także tyle z tych pytań motoryzacyjnych. DP Fresh, czy nagrasz jakąś serię z Olcią? Olcia to jest moja dziewczyna właśnie. Nie wiem, chciałbym ją przekonać do jakiejś serii. Ona się bardzo wstydzi. Może kiedyś. Fajnie by było. Prawdopodobnie coś nagram. Z czym najbardziej lubisz jeść twoje ulubione naleśniki oprócz sylopu klonowego? O, to jest dziwne pytanie, ja się aż wstydzę wam powiedzieć. Nie wiem, często mówiłem, że naleśniki są moim ulubionym daniem. I ja naleśniki często jem. Jem z dżemem, jem z syropem klonowym i co może zdziwić większość osób, jem naleśniki z pasztetem. I one są super, naprawdę są bardzo smaczne. I u mnie w rodzinie wszyscy je jedzą, bardzo są dobre. Ja nie wiem czemu się niektórzy ludzie dziwią, że ja coś takiego jem. Ale to jest naprawdę bardzo dobre, spróbujcie kiedyś. Bardzo dobre są naleśniki z pasztetem i już skończę ten temat, bo aż mi głupio o tym gadać. Kytom 123 pyta, jaki masz komputer? Komputer mam taki, jak jest w opisie na stronie YouTube'a. No jak wejdziecie sobie na mój kanał, w zakładce po prawej informacje, chyba tak to się, jakoś tak to się nazywa. Tam macie wypisane wszystkie części w moim komputerze. I czy pokażesz na Q&A? W sensie, czy komputer pokażę? Prawdopodobnie nie będę pokazywał, bo nie widzę za bardzo sensu. Wszystkie części, jakie mam, po prostu widać w opisie. Jaki YouTuber to twój fan? Kamil Biały. Czyli jaki jest według ciebie najlepszy? Czyli jakiego YouTubera chyba najbardziej lubię, tak to rozumiem. Nie wiem, bardzo mało YouTuberów oglądam. Kiedyś moim ulubionym YouTuberem był PewDiePie, zdecydowanie. 2011 rok i 2012 to ja całymi dniami oglądałem PewDiePie'a. Jakoś tak rok 2012-2013 też bardzo lubiłem Gimpera oglądać. Chociaż nie wiem, czy on w 2012 nagrał, w 2013 to już na pewno go oglądałem. Takie bardzo stare odcinki z Left 4 Dead'a jego oglądałem, to były pierwsze odcinki, które oglądałem. Teraz obu nie oglądam praktycznie w ogóle, Gimpera zero, PewDiePie'a czasem, a jak mam czas i serio, mega rzadko coś obejrzę, a moim ulubionym teraz YouTuberem prawdopodobnie jest Northern Lion albo Bertafi. To są tacy dwa YouTuberzy, które bardzo lubię, bardzo spokojne raczej gameplaye, bez takich, wiecie, udawanych bluzgów i tak dalej. Prawdopodobnie z tego wyrosłem już trochę. I tych dwóch YouTuberów, przepraszam jeszcze raz, bardzo polecam. Northern Lion oraz Bertafi. Dwa pytania od Comic Sans 90. Czemu nazywasz się Sultan Łechtaczki? Dziwnie to brzmi. Nazywam się tak na Steamie, to jest po prostu taki śmieszny nick sobie wymyśliłem. Nazywam się Sultan Łechtaczek, ale moja dziewczyna była zła, że byłem Sultanem Łechtaczek, dlatego jestem teraz tylko Sultanem Łechtaczki. I wiesz, że to jest trochę głupie, ale taki śmieszny nick sobie chciałem po prostu dać na Steamie, na profilu mam Psyduck'a, także no mówię, tak dla beki po prostu to jest ustawione. Czy nagrasz jakąś serię z widzami z jakiejś gry MMO? Koniec tych pytań po prostu. Peter Ostry przez 2P. Znasz grę 7 Days to Die? Jak tak to nagrasz? Nie znam. Patrzyłem na chyba Google'ach, bo jeden z widzów chciał mi ją wysłać. Z tego co ja dobrze pamiętam, natomiast nie spodobała mi się i nie widziałem sensu, żeby mi wysyłał. Także gry nie nagram.
Czy lubisz chipsy? Tak, lubię chipsy, bardzo lubię chipsy. Te z Biedronki są najlepsze, no są bardzo tanie i bardzo dobre, a tak to Lejsy. No, wszystkie chipsy zjem, ale Lejsy i te biedronkowe są bardzo dobre. No dobra, to byłyby pytania wszystkie z odcinka sprzed 4 miesięcy. Tu są mega mało pytań z odcinka sprzed 3 tygodni. Jeszcze raz przepraszam, ale tak gadam non stop, to mi się strasznie sucho robi w gardle i aż wiecie co, przeproszę was bardzo i się napiję wody. To zielone w tej wodzie to jest mięta. RG Crew pyta, banalne pytanie, jeśli takowe już było, nie odpowiadaj. Co cię zachęciło do prowadzenia kanału i nagrywania? Sądzę, że to też jest właśnie takie pytanie na taki oddzielny vlog. Co mnie zachęciło do tego? Tak naprawdę sam nie wiem, zawsze chciałem nagrywać. Lubiłem po prostu oglądać innych, jak nagrywali gry. To było dla mnie fajne, i tak nagrywam, i tak gram bardzo dużo. Dlatego czemu by nie nagrywać? Fajnie byłoby otworzyć taką społeczność właśnie wokół siebie. Bardzo się teraz cieszę, że nagrywam, że te 10 tysięcy widzów ponad już mam, mega się z tego naprawdę cieszę. Ale mówię, głównie bardziej się to wgłębiać, to sądzę, że na jakiś oddzielny vlog. Drugie pytanie, gdzie idziesz na studia, jeśli to nie tajemnica? Chodzi o kierunek, idę do Łodzi na Politechnikę Łódzką, wydział tam matematyki stosowanej, informatyka. Sądzę, że już wszystko odpowiedziałem. Czy nagrałbyś grę autorstwa moją i kumpla, jeśli by ci się spodobała? Jeśli by mi się spodobała, to jasne, ale jakby była taka mega prosta gra zrobiona, która jest, wiecie, trochę bez sensu i nieśmieszna i niefajna, to na siłę nie będę tego nagrywał, tylko dlatego, że mój widz to zrobił. Także to chyba tyle. Jeszcze mam parę pytań, bo są nie pojedyncze. Od Niezniszczelnika, również kolejny widz, którego bardzo dobrze kojarzę. Idziesz na studia, oczywiście, już mówiłem, jeśli tak, to dzienne, zaoczne, dzienne. I pytanie, czemu usunąłeś 47? Też niektórzy widzowie nowsi pewnie tego nie wiedzą, natomiast kiedyś nazywałem się Ryfek odstęp 47. 47? A czemu? Jak kanał zakładałem, nie chciałem zakładać nowego kanału, nie chciałem tracić wszystkich moich subskrypcji, całej mojej historii mojego kanału, bo go założyłem w 2010 roku już. Także chciałem po prostu zmienić to, jak kanał się nazywa, czyli Łukasz Ryfka, na Ryfek. Nie mogłem tego zrobić, musiałem mieć nazwisko podane, dlatego się nazywałem imię Ryfek, nazwisko 47. Mogłem to zmienić dopiero tam po określonej liczbie widzów. Dlatego na początku się nazywałem 47. A dlaczego 47? To dlatego, że urodziłem się 4 lipca, 4 dzień 7 miesiąca, dlatego zawsze lubiłem te dwie cyfry oraz tą całą liczbę 47. Dlatego się po prostu tak nazwałem, a usunąłem, bo chciałem od samego początku się nazywać po prostu Ryfek i jak była możliwość, żebym się po prostu Ryfek nazywał, to się po prostu nazywałem Ryfek. Dobrze. I to chyba byłyby wszystkie wasze pytania. Nie widzę tu żadnych innych. Sprawdzam tylko te pytania, w którym dawaliście P w nawiasie. O to was prosiłem, dlatego łatwo mi się po prostu patrzy innych pytań. Jeśli zadawaliście pytania i nie było tego P w myślniku kwadratowym, to prawdopodobnie mogłem to przeoczyć. No i tak naprawdę to by było koniec tego Q&A. Na większość tych pytań wam odpowiedziałem. Prawdopodobnie sobie będziemy robić te Q&A jeszcze w przyszłości nieraz. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego troszkę długiego Q&A. Mimo wszystko wyszło znacznie dłuższe niż myślałem. Widzimy się w następnym, nie wiem kiedy, prawdopodobnie znowu za jakieś pół roku. No i nie wiem, widzimy się w następnych odcinkach, dziś, jutro, bądź też nie wiem kiedy, prawdopodobnie dopiero po weekendzie, bo tak jak mówiłem, na weekend wyjeżdżam do mojej kochanej siostry i odcinków nie będzie. Także to by było na tyle, trzymajcie się i cześć!